Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 14 do 16 wersetu. Troska Jezusa o swoich uczniów była jedyna w swoim rodzaju. Przez 3,5 roku, gdy byli razem na tej ziemi, o ich sprawach zawsze baczenie miał Pan Jezus Chrystus. On ich zachowywał i strzegł. Szczególnie zwracał uwagę na stan ich serc. Dodatkowo dał im swoje słowo. Słowo od Ojca i o Ojcu. Tak więc uczniowie sami mogli poznać zarówno myśl Ojca, jak i zamiary, które miał wobec swojego Syna i wobec swoich dzieci. Czy dziwi nas fakt, że świat nienawidzi uczniów Jezusa? Oni są powiązani ze swoim Panem, Jezusem Chrystusem. A On był znienawidzony przez świat, gdyż nie był ze świata. Był obcym tutaj. Jego pobudki i postępowanie były całkowicie obce dla tego świata. Świat jest całkowicie położony w złym. Uczniowie są na tym samym miejscu, co ich mistrz. Znają Boga jako swojego Ojca, znają i mają Jego Słowo i mogą liczyć na Jego ojcowską troskę. Radość Jezusa jest ich radością, jednak tak jak ich mistrz są odrzuceni i znieważani, gdyż nie są z tego świata, a cały świat tkwi w złem. Jeśli uczniowie Jezusa są ciałami obcymi w tym świecie, dlaczego Ojciec Niebiański nie zabiera ich od razu do siebie, do nieba? Taka chwila na pewno nadejdzie, gdy wierzący zostaną pochwyceni do nieba. Ale do tego momentu mają jeszcze jedno zadanie. Być posłańcami Chrystusa. Jakże ważnym jest więc, by wierzący zostali zachowani przed złem, aby mogli złożyć wiarygodne świadectwo. Będą zachowani przez Ojca, bowiem nikt inny nie może tego uczynić.